Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów, sympatyków. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny, kontynuacja serii o silnikach koncernu Kia Hyundai, czyli o silnikach CRD, i tym razem chciałbym opowiedzieć o silniku 1.4 CRDI, czyli tak naprawdę najmniejszym silniku z tej rodziny, aczkolwiek jeszcze wcześniejsze, powiedzmy, silniki. Był też silnik występujący pod oznaczeniem 1.1 pojemność CRDI i to był właśnie ten najmniejszy silnik trzycylindrowy. Być może także o nim też coś powiem, zobaczymy, chociaż jest to dosyć mało popularny silnik. Także dzisiaj o silniku 1.4 CRDI, o mocy od 75 w słabszej wersji do 90 koni, silnik oznaczony symbolem D4FC, zaprezentowany w 2004 roku razem Kia i Hyundai. Te silniki umieszczały w takich autach jak Hyundai i20, Hyundai iX20, Hyundai i30, Kia Venga, Kia Rio, Kia Ceed. Także w sporej ilości egzemplarzy ten silnik jest bardzo popularny na rynku. Co można powiedzieć o samym silniku? Bezpośredni wtrysk paliwa Common Rail, oczywiście turbosprężarka ze zmienną geometrią. Rozrząd na łańcuchu rozrządu, silnik nie ma koła dwumasowego, czyli jedna rzecz odchodzi, jego awaryjność. Wtryski elektromagnetyczne, Delphi, wymiana oleju co 20 tysięcy albo co roku. Także tak wyglądają podstawowe dane techniczne. Moment obrotowy mógł mieć aż 220 Nm, czyli całkiem sporo jak na tak silnik o takiej małej pojemności. Co do samego spalania, no tutaj ten silnik naprawdę pali małe ilości paliwa, szczególnie jak ktoś umie jeździć dieslem, wykorzystuje jego atuty, to spalanie w okolicach 4-5 litrów średnio nie powinno dziwić. Na trasie mniej, w mieście oczywiście więcej. Jeżeli ktoś będzie wykorzystywał osiągi, no to wiadomo, że to spalanie pójdzie pół czy 1 litr w górę. Także sam silnik jest dosyć bezawaryjny, przebiegi rzędu 200-300 tysięcy, nawet 400 tysięcy pokonuje bez problemów, aczkolwiek pamiętajmy, że osprzęt silnika na pewno nam tyle nie przejedzie, to też jest kwestia oczywiście dbania, serwisowania o dany samochód, o dany silnik także. Na pewno plusem jest to, że dosyć dobra kultura pracy tego silnika, bardzo małe zużycie paliwa, mała awaryjność, rozrząd na łańcuchu, aczkolwiek tutaj po przebiegu 100-150 tysięcy powinniśmy się przyjrzeć, czy rozrząd tam nie hałasuje zbytnio, sprawdzić napinacze łańcucha. Czy wszystko to działa ok, tak jak ma działać. Co do wad, no tutaj jest kilka wad. Na pewno filtr cząstek stałych, jeżeli będziemy jeździć tylko w mieście, na krótkich trasach, no to niestety będzie się on nam zapychał. Dodatkowo wtryskiwacze Delphi są, tak jak i pompa wtryskowa, są dosyć czułe na jakość paliwa, jego zanieczyszczenie, także tutaj wymiana filtrów paliwa, tankowanie na sprawdzonych stacjach paliwa na pewno pozwoli nam uniknąć awarii czy wcześniejszego zużycia układu wtryskowego w tym silniku. Co do wad, no tutaj można jeszcze zaliczyć oczywiście dynamikę tego silnika, szczególnie w większych autach, cięższych, tak jak w Kia Venze czy w Hyundai iX20. Cięższe, większe, wyższe auto. Tutaj osiągi, czyli w okolicach 13,5 sekundy do setki. Musimy się przyzwyczaić, że silnik nie jest demonem.
prędkości, dynamiki. Co do samego filtra cząstek stałych, to tak jak powiedziałem, trzeba zwrócić uwagę na wypalanie się tego filtra. Silnik spełnia normę emisji nawet Euro 5, także tutaj w przypadku, jeżeli będzie filtr cząstek stałych zapchany, no to zdecydowanie nam spadnie moc silnika, dynamika. Będziemy musieli albo wymienić ten filtr cząstek stałych, albo poddać go regeneracji, także nie ma tak naprawdę nic za darmo. Małe spalanie, ale pamiętajmy, że te auta często były to auta flotowe, także przebiegi powyżej 200-300 tysięcy nie powinny nikogo dziwić, a niestety wtedy już zdarza się, czy często już będziemy musieli czy to zregenerować turbosprężarkę, czy układ tryskowy, wtryskiwacze, także powinniśmy mieć to na uwadze, kupując używany samochód z tym silnikiem. Silnik ogólnie raczej nie sprawia problemów. Na pewno jest dosyć ciekawym silnikiem z tego względu, że jak na silnik diesla ma dosyć małą pojemność. Pamiętajmy, że tutaj konkurencja, czyli choćby najmniejsze silniki, tak jak w grupie Renault, mają pojemność 1,5 dCi, czy w przypadku Peugeota, Citroena. Najpopularniejszy ten silnik 1,6 HDI. Oczywiście był silnik także 1,4 HDI czy 1,4 TDCi, ale tutaj one były zdecydowanie mniej popularne niż tutaj ten silnik 1,4 CLDI w autach koncernu Kia, Hyundai. Także tych aut na rynku z tym silnikiem na pewno jest spory wybór, ale sporo niestety tych samochodów mają już przebiegi nawet grubo powyżej 300 tysięcy kilometrów, także następny kupujący, który kupuje taki samochód, musi sobie zdawać z tego sprawę, że w przypadku silników diesla niestety cały, o ile sam silnik jest trwały, to osprzęt silnika, całe oprzyrządowanie niestety już przy takim przebiegu najczęściej będzie wymagało wymian czy napraw, także tak to wygląda odnośnie silnika 1.4 CRDI. Być może w kolejnych odcinkach nagram też o tym najmniejszym silniku, jak i tych większych silnikach CRDI, bo tam jeszcze zostały kilka filmów do nagrania, także dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do następnego odcinka, pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów kanału Autokrytyk. Do usłyszenia.